Świetnie, świetnie. Polecam tą grę. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w Guts and Glory, czyli naszą i waszą i moją ulubioną grę. I kontynuujemy nasze przygody z Earlem. Dawno już też nie grałem, w sumie dawno nie grałem po prostu w gry. Jak wiem, bo sprawdziłem ostatnią grę, jaką graliśmy, to był Redneck Robin Hood. Więc teraz zagramy sobie Live and Learn. I tutaj możemy zagrać albo Johnem and Jimmym, albo Earlem. Ale na razie powiedziałem, że te wszystkie nowe mapki przejdziemy sobie Earlem. I taki jest plan. Stoi tutaj dwóch gdzieś typków. Nie wiem zbytnio, co oni robią, ale radziłbym nie w taki sposób pokonywać ten zakręt tutaj. Radziłbym jednak troszkę innym. Zasłaniam wam kamerką... Co? Prędkość, ale to nie ma większego znaczenia, jak szybko jedziemy, jakie to jest ciężkie. Tu trzeba tak się wyczuć, nie? Tak, żeby takiej prędkości dobrej, ale nie najgorszej. U Jezus, to będzie ciężkie. Może nie byłoby ciężkie, gdyby nie ci łucznicy, którzy pewnie zaraz mnie zabiją. Albo piła mnie zaraz zabije, bo też taka jest możliwość. I tak się właśnie stało. To będzie ciężkie, bo nie widziałem nigdzie checkpointu. A tak bez checkpointu to całkiem ciężko może być. Dobra, tutaj piła omijana, tutaj piła omijana, tutaj piły dwie omijane. Udało się, ale... O kurwa! Przepraszam? Się nie spodziewałem czegoś takiego. Powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem czegoś takiego. Hamuj. Tak nie przejedziesz. Źle. No takiej piłki to się nie spodziewałem. Pewnie gdybym był lepiej przygotowany, to bym się spodziewał, ale no nie byłem, no. Ciężko się to robi. Dobra, tutaj tak. Co się... No... Zapomniałem już, jak to jest grać w tą grę i właśnie sobie dość szybko przypomniałem. Świetnie. Tyle, ile razy dzisiaj powtórzymy. Możecie mi napisać w komentarzach, ile razy powtórzyłem. Pięknie. Raz jeszcze powiem, że pięknie, to trzeba po prostu wyczuć. Dobra, teraz będzie ten moment. Właśnie, tutaj to jest akurat na górze i świetnie, to akurat tutaj miniemy, to też miniemy. No i... Mam katar i jeszcze mnie zabijają. Jak tak można? Jak można tak robić? Ja muszę omijać te strzały. Dobra. Się wrąbałem, no, bo bałem się, że znowu mnie strzała gdzieś tam zahaczy. I przyspieszyłem, a nie powinienem tego robić. O Jezus, jak uciekłem spod piły. Teraz... mi się uda. Jezus, jakie to było dobre. Panie i panowie, jakie to było dobre. Dobra, udało się ominąć. Gdzie jest checkpoint? Co? Ja muszę to przez środek przejechać, patrzcie. Świetnie, świetnie. Polecam tą grę. Dobra, lecimy. To jest próba numer 4726. Tym razem udało nam się przejść to w ten sposób. Tutaj musimy obliczyć kąt natarcia przez padanie słońca na horyzont kryzysu matczynego. Leć! Udało się. Udało się. Tu są łuczniki. Nie, no jak teraz mnie zabijecie? No nie. Miało być tak pięknie. Nie było, więc zaczynamy. Tutaj razy 4754 odcinek mody na sukces. Moda na Guts and Glory. Czas start. Zaczynamy. Pięknie, tutaj przejechane, zatrzymane. Tutaj znam twoją mamę. Nie wiem czemu, co mu mam mówić. Jestem w potrzasku, ale mi się udało bez ręki, a teraz już mi się nie udało, więc przykro mi. Wydaje mi się, że gra jest trochę głośno.
Ale może źle, może tylko mi się wydaje. Co nie? Powiedzcie, że tylko mi się wydaje. Gra tak naprawdę jest cichutko i tyle. I ja się rozpędzam, przeskakuję troszkę słabo, ale tutaj uchodzę z życiem. Jak uchodźca pokonuje spirale śmierci, nienawiści. Manewruję między kosmitami i zatkałem się potem. Ej, żyje. Ej, dalej żyje. Patrzcie, już dwa razy zostałem z piły mechanicznej i dalej żyje. Dobra. Bez koła. Bez koła, ale i tak coś czuję, że dam radę. Nie dałem rady. Dobra, teraz pełne skupienie i teraz się uda. Obiecuję wam. Obiecuję. Teraz się uda, bo jestem na maksa skupiony. Już bardziej się nie da być skupionym niż ja teraz jestem. Tutaj trzeba przyhamować troszkę. Dobrze, tutaj trzeba troszkę przyspieszyć. I pięknie wchodzimy, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Teraz tak, czekamy i go. Troszkę za późno jednak, ale tutaj przeskoczymy nad linią. Idealnie. Co tam wybuchło? Czemu to wybuchło? No i jak ja teraz mam to zdobyć? Ja się pytam, na jakiej podstawie tam cokolwiek wybuchło? Czy ja tam doskoczę? Może gdybym użył nitro zamiast hamulca, to może i bym doskoczył. Więc powtarzamy, rozpędzimy się troszkę bardziej. I teraz nitro. Przeskoczyłem, ale nie doskoczyłem, więc... Hamulec ręczny. Ze strzałą w plecach może być ciężko, ale nie poddaję się jeszcze. Naprostujemy i skaczemy. Dobra, udało się. Teraz się nie zabij. Earl, ufam tobie. Earl, pamiętaj, ufam tobie. Boś ty wierny, wszechmogący, miłosierny! No! I to była miłosierdzie. To właśnie było to, że ja mu zaufałem. I tak naprawdę właśnie wypadła mi słuchawka z ucha. No! A to jak trzeba przejechać? Dojechałem! Czy wy widzieliście, co tam jest dalej? Czyli tam trzeba takiej lekkiej prędkości. Ale ja już nie chcę tej mapki. To jest ciężkie. To jest naprawdę ciężka mapka. Dawno już nie grałem w takie ciężkie mapki w tej oto grze. Czy ja zawsze muszę sobie wybierać takie ciężkie gry do... Nieważne. Nieważne. Fajnie jest, fajnie. Nie powiem, że nie, bo jest naprawdę bardzo fajnie. To jest chillkowa gra. Wszyscy się cieszymy, śmiejemy. No nie wyszło trochę. Manewrowanie pomiędzy tunelami nie wyszło. Gram już 10 minut w tą jedną mapkę, więc... Może być różnie, muszę przyznać, że może być różnie. No i teraz na pełnej prędkości to zrobię, patrzcie. Na pełnej prędkości. Mówiłem, że to zrobię, zrobiłem. Dobra, teraz go. Przeskoczymy nad kablem. Tylko co wtedy tam wybachło, pamiętacie? Dobra, zdobyłem checkpoint. Teraz trzeba też na takiej lekkiej prędkości. Okej. Okay. I czy to się uda? Udało się. Po 10 minutach się udało. Cały czas wypadały mi słuchawki, ale to mniejsza. Udało się, jest groovy, więc idziemy do następnej mapki. Hardwood i zapraszam was na hardwood, czyli na ciężkie drewno. Zobaczymy, na czym to będzie polegało. Oczywiście Earlem, jedyny dostępny, jedyny prawilny Earl. Zaczynajmy. Jedziemy. Pierwszy checkpointik. Bardzo łatwiutki. Drugi checkpointik. Też bardzo łatwiutki, jak widać. Trzeci checkpiątik. Już wcale nie taki łatwiutki, ale jednak udany. Czwarty... Czy to już jest meta tam? Czy tam już jest meta? Coś do mnie strzela cały czas. Mam nadzieję, że to już jest meta. Nie, to jest... Dobra, nie. Jakiś nowy ten tu dali nam. Speed is key. Okej, czyli dali nam takie podpowiedzenie. Podpowiedzenie, nowe słowo. Dali nam taką podpowiedź, że prędkość jest kluczem. Tylko do czego ta prędkość ma być kluczem? Ja się pytam. Jezus! No tu prędkość była złym kluczem, bo trochę za szybko pojechałem.
i nie dałem niestety rady zdobyć checkpointu. Gdzie jest następny? 430 metrów. Tutaj już bez prędkości, chociaż troszkę się jeszcze rozpędzę. Troszkę się rozpędzę. Obecnie mam 60 mil na godzinę. 70 mil na godzinę. Nie, 69 to jest maksymalna prędkość chyba. Taki śmieszek ze strony twórców. Widzieliście, co ja zrobiłem? 360, kurde. To się nazywa profesjonalny jeździec, ale gdzie są jakieś przeszkody? Czy to są właśnie te przeszkody? Speed is key, czyli o to chodziło, żeby tam bardzo szybko wlecieć w te nasze rzeczy, które nas zabiły, bo tam było dość wolno. Dobra, tutaj jak to zrobić, żeby się nie zabić? Wow! Jak widzicie, prędkość zabija. Nie słuchajcie tutaj tych podrabiańców, którzy mówią was, że prędkość jest najważniejsza. Absolutnie. To technika uczyni z ciebie zawodnika. Pamiętaj. O, widziałeś, jakie techniczne ominięcie tu było? A tutaj jakie No wydaje mi się, że tak, że to właśnie o to chodzi, żeby na dużym speedzie złapać te i wlecieć w tamte miejsce z armatami, tak na pełnej szybkości. Prawdopodobnie o to chodzi, chyba że ominąłem jakiś punkt. O, tutaj, patrzcie, i czy tam już są te armaty? Wydaje mi się, że to właśnie gdzieś tam zaraz będzie. Tak, to tutaj, patrzcie. I tutaj 111 mil na godzinę. Więc mieli rację z tym, że speed... O kurde! Przeżyj to. No nie! Czemu? To było niesprawiedliwe. To było... Zrobiłem to idealnie. A oni mnie oszukali. Bo ta armata, jedna kula mnie podbiła. No i upadłem, ale... Tak ładnie upadłem. Tak starałem się, wiecie. No nie, no to było niesprawiedliwe. To było moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe. Dobra, pozbyłem się balastu. Lecimy dalej tutaj z koksem. Nie ma co się ograniczać tutaj. Dobra, jesteśmy tutaj na miejscu z armatami. Dalej 110 mil na godzinę. Ominąłem checkpoint! Pięknie. Raz jeszcze oczywiście musimy spróbować. Bo jak to jest grać z Manojkiem, to wie tylko ten, który choć raz spróbował. Nie wiem, co ja gadam. Nie słuchajcie mnie, jest już dość późna godzina, ja wjeżdżam centralnie w Sosnę. Jak wiemy, w naszym kraju sosna, czy tam brzoza, czy ogólnie drzewa źle się kojarzą. Hashtag tragedia. Kto wie, ten wie. Kto ma wiedzieć, ten też ma wiedzieć. Nieważne. Jedźmy po prostu. No, już mam dość. Tutaj mnie wybiło, tak, ale jest dobrze. Teraz na pewno nie ominę checkpointu. Nie ominąłem checkpointu. Teraz też mnie nie trafi żadna rakieta. Nie trafiła. A ja zdobyłem checkpointa i dalej jadę bardzo szybko, ale niestety za szybko, nie udało mi się wymanewrować. Tak czy siak mam już dość dobrą podstawę pod to, żeby nie uderzyć tutaj. I tam też nie. To jest bardzo dobra podstawa właśnie, żeby uderzyć, nie uderzyć, widzicie? O kurde, to było tak blisko mnie za tym drugim razem. Jak tutaj to zrobić, żeby... Idealnie, i tam już jest meta, proszę. Żeby na mecie nie było nic, co chciałoby mnie zabić. Żebym po prostu tam wjechał jako zwycięzca. I tak też się stało. Marvelous. Pięknie, prawie jak Abemus. Nieważne. Przechodzimy do następnej mapki. Long Rollin. Long Rollin, zaczynamy Long Rollin. Oczywiście również Earlem. Go Earl. I zobaczymy, co w tej mapce będzie ciężkiego, fajnego, hashtag trudnego. Jak mam tam wjechać? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Aha. Jest fajnie, jest fajnie. 10 na 10. Dobra, tak szczerze, to nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Czy ja muszę to popchać jakoś? No raczej nie. Więc jakim cudem mam się dostać na górę? Bo nie widzę tutaj żadnego wjazdu. Nie widzę tego wjazdu i nie wiem zbytnio, jak mam się... A, dobra, tu jest jakiś wjazd, tak? Czekajcie, co tu jest napisane? Log?
To jest ki? Co to jest logo? Jezu, ile strzał! Dobra. To jest końcówka z tego, co widzę. No to jak ja mam to zrobić? O, patrzcie, to się rusza. Ej, to się ruszało. Tylko... jak to się ruszało? Patrzcie, jak wsteczny daje, to to jedzie do przodu. To ma sens w miarę. Miarę! Ale nie udało się. Ale już wiemy mniej więcej, o co chodzi. Więc ja tutaj zjeżdżam. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Andrzej! Nie tak, Andrzej. Też nie tak, ale to było całkiem niegłupie, żeby pojechać trochę do przodu. Ajajaj, to może być ciężkie. Dobra, jestem już prawie, ludzie. Prawie mi się udało, ale prawie też zjechałem z belki. Spokojnie. Nie, no teraz się cofam. Mam dość. Kolejna próba. Jakoś trzeba to zrobić, no. Jakoś trzeba to zrobić. Teraz idzie całkiem fajnie, tak pulsacyjnie. Właśnie. Moment, w którym zaczniesz jechać do przodu, to jest już moment, kiedy zaczyna się psuć. Więc, ale teraz już zaczynam za bardzo spadać. Dobra, nie. No właśnie, o tym też mówiłem. Dojechałem, ale niestety troszkę za późno. Więc moment, w którym, pamiętaj, Mano, moment, w którym zaczynasz jechać do przodu, to jest ten moment, w którym się psuje, więc właśnie teraz ty to popsułeś, bo już teraz nie nadrobisz, bo teraz to będzie coraz szybciej jechało, a ty nie dasz rady na tym nadążyć, więc trzeba to robić pulsacyjnie. No właśnie, bo jak już spadniecie na dół, na dół po prostu, za głęboko pojedziecie, tak jak teraz ja, no może nie? Kurde. Nie było najgorzej, ale niestety za późno się zorientowałem, że tak naprawdę nie jest najgorzej. Teraz też nie. No, no jest ciężko, naprawdę jest ciężko. To jest naprawdę ciężki kawał orzecha do zgryzienia. Nie wiem, czy tak się mówi, ale teraz się skupię tylko i wyłącznie na belce. Nie na tym, gdzie muszę dojechać. Czy jak muszę dojechać? Prawie. Troszkę za późno zacząłem przyspieszyć, ale też już byłem zestresowany tym wszystkim. O! Teraz mi się uda. Patrzcie. Udało mi się! Dobra, jestem! I tutaj są checkpointy już... nieważne, tutaj są checkpointy zapisywane, więc jestem tam, gdzie skończyłem. Super! To mi... o, tutaj są te, dobra. Jakoś się udało to ominąć, ale tutaj już się nie udało doskoczyć, więc musimy trochę na większej prędkości to zrobić. Na takiej znacznie większej prędkości, tylko że... o, nie wyszło najgorzej. Halo? Ile jeszcze zostało metrów? O kurde. To był fart w sumie. Czemu ja się nie zbliżam do tego punktu? No nie! Ciężko. Jest naprawdę ciężko. To muszę przyznać. Nie będę kłamał. Bo jest naprawdę ciężko. Dobra, jesteśmy. Stało już tak niewiele do checkpointu, żeby teraz nic się nie stało. Nic się nie stało. Ale tu jest kolejna deska. Nienawidzę tego. No dobra, jakoś damy radę. Jakoś damy radę. Pamiętajcie. Pamiętaj, Mano, jak to robiłeś wcześniej. O, teraz za bardzo chyba zjechałeś. Chociaż jak tak impulsywnie będę naciskał, to wyjdzie całkiem... powinno wyjść całkiem spoko. Tu jest też dużo niżej, pamiętajcie. No nie! Byłem już tam prawie. Jeszcze raz. No
No tu. A tu właśnie. Ja tak na spokojnie to zrobię. Na spokojnie. Nie będę się śpieszył, bo po co? No i jestem. Lock is key. Aha, teraz mogę to zrobić w taki sposób, że to będzie taką moją tarczą trochę, nie? Trochę jest, no nie będę się oszukiwał, że trochę to jest moją tarczą. Dobra, ale co tutaj? Aha, a gdzie jest ten checkpoint? Jej, tutaj był checkpoint! Się nie udało. Nie mówcie, że od nowa będę musiał ten. Nie, ale dobra, spoko. Myślę, że tutaj tak czy siak dojadę. Aj, dobra, więc jednak potrzebujemy tego pala. Próbujemy to przepchać jak najdalej. Ale to i tak za dużo nam nie dało. Po prostu wjedźmy to z tej strony, złapmy ten checkpoint. O, teraz nas zabiło, ale i tak czy siak jesteśmy już po checkpointie, więc teraz tutaj szybko wjedziemy. I to przejedziemy też bardzo szybko. I do mety. Mamy to. Okej, tak więc jak widzicie, The Great Outdoors to jest tylko empty sandbox, czyli pusta mapka bez niczego na razie. Więc skończyliśmy wszystkie mapki nowe Erlem i teraz pozostaną nam te wszystkie nowe mapki, które się da zrobić jeszcze na rowerze. Więc to zobaczymy w następnym odcinku i prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek z tej gry. Ja wam bardzo serdecznie chciałem podziękować za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba, na razie to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.